będzie jedna specjalna dedykacja, mianowicie pod ostatnią audycją pod wpływem słowotoków niektórych osób zapowiedziałem, iż będzie około walentynek, dnia walenia tynków, program o seksie, tak. I w związku z tym napisał do nas jeden ze słuchaczy przed chwilą, że złapał mędy, znaczy odwrotnie, że jego złapały mędy, a że jest to dobry słuchacz, to ma tutaj specjalną dedykację od nas i od apteki. Taki mały niebieski punkcik. Zobacz, więcej punktów. Ale łazi, co to takiego właśnie? Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenka, że walęca odejść, to ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. I uważaj, że nie jestem w tym, to niech pomyślę, że to nie ja. Pomóżmy walęcie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę, co? Możecie odpiew do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną! Teraz i zawsze. Witamy bardzo serdecznie w konserwie. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej Kreator, a naszym gościem jest Jakub Woziński, autor książki Historia pisana pieniądzem, jak rządzący Polską na przestrzeni wieków manipulowali polską walutą. Witamy serdecznie. Witam, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Za chwilę przejdziemy do rozmowy, ogarniemy tylko pewne organizacyjne kwestie. Mianowicie, chcielibyśmy, skoro już mówimy o pieniądzach, podziękować bardzo serdecznie sponsorom, którzy nam wpłacali. Sponsorowi, który się podpisał Precz z komuną, odpowiadamy teraz i zawsze. Mateuszowi, który również podpisał się Precz z komuną, wysyłamy do Kanady pozdrowienia, że teraz i na wieki. Dziękujemy Maciejowi Sieczce, dziękujemy sponsorowi, który przysłał kilka groszy za zaproszenie Terlikowskiego. Dziękujemy Mariuszowi Leżale i wszystkim dawniejszym sponsorom. Bardzo serdecznie dziękujemy. Przyda się to. Jakiś czas temu dostałem mandat ze skarbówki, bardzo nieprzyjemny, i w związku z czym każdy grosz się przyda. Poza tym zapraszanie gości kosztuje dzwonienie telefonów i nie tylko, wyjazdy, inne tego typu rzeczy. Więc każdy grosz się liczy. Bardzo serdecznie dziękujemy. I na pewno nie zostaną zmarnowane. Na pewno nie zostaną zmarnowane, oczywiście. No i cóż, żeby przejść do tematu, to ja wygrzebałem
wierszyk, który napisałem w końcówce października. Taka fraszka. Istota władzy. Kto i co panuje nad światem, że się biją brat wespół z bratem? Stwierdzę i nie usłyszę weta. Miecz, pióro, moneta. Bezsprzecznie ta triada polityką włada. Lecz monetą, bo najmniej zbożna, i miecz, i pióro kupić można. I właśnie dzisiaj będziemy mówić o monetach. I tutaj oddaję głos naszemu gościowi Jakubowi Wozińskiemu. Na pewno mogę się zgodzić z tezą zawartą w tej poezji, bo tak rzeczywiście jest, że ktokolwiek chce rządzić, musi mieć pod kontrolą pieniądze na podległym sobie terytorium, bo kto tych pieniędzy nie kontroluje, ten faktycznej władzy nie ma. I tak było od samych początków dziejów, tak też jest dzisiaj. Mi się bardzo podobało, oczywiście w cudzysłowie podobało, to, co zrobili rebelianci w Libii współcześnie, to było w tym roku, kiedy podbijali tam coraz większe terytorium Libii na północy kraju, to jedną z pierwszych rzeczy, które ustanowili, był własny bank centralny. Tak więc no, to jest jakby taki znak czasu, ale nie, może nawet nie tyle znak czasów, co w ogóle pewne takie prawidło się w tym momencie potwierdza, że kto chce rządzić, ten musi mieć kontrolę nad monopolem pieniężnym. Kto nie sprawuje monopolu pieniężnego, ten nie może liczyć na skuteczną władzę. No i o tym właśnie w tej książce starałem się opowiedzieć, począwszy od czasów nawet prehistorycznych, można powiedzieć, jeśli chodzi o Polskę, bo my bardzo niewiele wiemy o takich czasach jeszcze przedpiastowskich. Natomiast troszkę tam się zachowało o takich różnych źródłach, mniej więcej informacji na temat tego, czym mogły być te pierwsze pieniądze. No i na początku to były jakieś tam, w przypadku Polski, jakieś kawałki skóry, to były tak zwane płaty, w związku z tym my do dzisiaj mówimy, że się płaci, to właśnie od tego pochodzi. No i później przybywali tutaj Arabowie, albo też kupcy żydowscy, którzy kupowali często niewolników od Słowian, bo Słowianie nawzajem na siebie polowali, również te ludy polskie też na siebie tu polowały wzajemnie, żeby się sprzedać Arabom albo kupcom żydowskim. No i w tym momencie się pojawiły po raz pierwszy te monety takie, które my znamy no już powiedzmy z muzeów obecnie dzisiaj, bo raczej nie mamy w rękach złotych monet. No tak więc nie wiem, czy ja mam się dalej w tym temacie rozwijać, czy może jakoś przekrujemy tę rozmowę już na jakieś konkretne... Myślę, że... W sumie to jest ciekawe, bo mało kto to wie, więc to by można trochę jeszcze rozwinąć te monety przedpiastowskie. No więc właśnie tak to się takie było w pewnym momencie, można powiedzieć, zderzenie, tak? Że na początku tutaj płacono solą nawet, bo pod Krakowem wiadomo zawsze była sól w Wieliczce, w Bochni, więc płacono też solą, płacono bursztynem, no ale jak już się tutaj zjawili ci wysłannicy bardziej cywilizowanego świata, czyli Arabowie, którzy już żyli na zupełnie wyższym poziomie kulturowym, cywilizacyjnym, to jakby zaczęła się nowa era zupełnie. I w tym momencie, kiedy oni te złote monety i srebrne monety zaczęli tutaj rozpowszechniać, to jakby dopiero pojawiła się jakby nowa epoka dziejów tutaj na tych ziemiach. No i ci władcy polscy, no i tutaj okolicznych też wszystkich ludów, czy to będą Czechy jakieś, czy nie wiem, jakieś ludy jakieś połapskie i tak dalej, wszyscy zapragnęli, jakby w całej Europie było tak, że chcieli mieć tak samo, chcieli mieć taki sam skuteczny, fajny środek płatniczy i mieć go pod kontrolą, bo to prestiż dawało niesamowity, mieć takie złote monety i srebrne monety jeszcze z własną podobizną, no to super w ogóle prestiż. No i w tym momencie też się zjawili po raz pierwszy też Żydzi w Polsce,
i oni byli na początku spełniali taką funkcję tych właśnie speców od finansów, od usług menniczych. Tak, tak więc oni byli pierwszymi zarządcami mennic królewskich, dostali specjalne przywileje, no bo byli po prostu dobrzy, znali się na tym fachu nieźle jeszcze z tej cywilizacji arabskiej. No i tak to się zaczęło. Od tamtych czasów na dobre rozpoczęła się ta kontrola pieniądza, ten monopol menniczy. To był taki jakby, tak jak to pisałem w tej książce, kontrola pieniądza w Polsce w zasadzie brała się z tej władzy, ja bym powiedział, no absolutnej, jaką miał na początku władca taki wczesnopiastowski, a nie, nawet nie tylko wczesnopiastowski, czyli powiedzmy jakiś od X do XII wieku książę, a później król polski, to mógł naprawdę, naprawdę sporo. Do niego należały wszystkie rzeki, jeziora, tylko on mógł polować na zwierzynę, tylko do niego mogły należeć młyny, tylko on miał prawo zakładać osady targowe. Tak więc monopolista straszny, no i częścią tego monopolu było oczywiście bicie pieniądza. No i bardzo to było ściśle egzekwowane, przy czym no, cały czas mówimy o czasach, kiedy naprawdę gospodarka była skromna. Tutaj większość ludzi się wymieniała między sobą i tak jakoś bezpośrednio, tak zwanym barterem, czyli jeden miał skóry akurat, powiedzmy, z niedźwiedzia, a drugi miał coś innego ciekawego, więc się nawzajem wymieniali, a tych pieniędzy to było tak naprawdę śmiesznie mało. Ja tutaj nie przytoczę dokładnie tych liczb dokładnie, ale no ilość srebra i złota, jakie były wówczas w obiegu, dajmy na to w takim XI wieku, no była naprawdę taka śmieszna w porównaniu do tego, co jest dzisiaj dostępne ogólnie tak na świecie, jeśli chodzi o zasoby tych cennych chruszczów. Tak więc ten proceder nie mógł być siłą rzeczy aż tak bardzo daleko posunięty, jak dzisiaj to na przykład ma miejsce. No i teraz mogę od razu przejść w zasadzie do tego okresu, który ja tu przytaczam w swojej książce jako... No właśnie, bo ta gospodarka naturalna, barterowa, oparta na wymianie handlowej rzecz za rzecz, w końcu musiała się zmienić w gospodarkę towarowo-pieniężną i pieniądz jest bardzo istotny właśnie dalej, więc jak to się przekształcało, to możemy poszukać. I co się stało, kiedy władcy dostali ten monopol menniczy? Właśnie, to jest bardzo ciekawe. Ja do dzisiaj nie mogę wyjść z tego, wyjść ze zdumienia, jeśli chodzi właśnie o to, co się stało w pewnym momencie. Ja to w książce swojej stawiam taką tezę, że w ten sposób jakby, no nie wiem, dokonał się ten europejski cud gospodarczy, bo ile na początku był zastój, bo wszędzie w Polsce były zupełnie, no, był monopol we wszystkich w zasadzie dziedzinach, to około, powiedzmy gdzieś tak XII wieku zmienił się trend i to w całej Europie się zmienił trend i nagle władcy zaczęli się tym swoim monopolem dzielić, czyli zaczęli nadawać różnego rodzaju immunitety, przywileje, sprowadzać różnego rodzaju zakony. Wtedy powstały w zasadzie wszystkie najważniejsze polskie miasta dzisiejsze. To jest, mówię właśnie o wiekach XII, XIII, powiedzmy jeszcze nawet XIV, można częściowo tu zaliczyć. I to był taki jedyny okres w historii Polski i całej też Europy, kiedy władza się naprawdę podzieliła władzą i się naprawdę rozczłonkowała. I wówczas monetę bił każdy. W zasadzie biły miasta, biskupi, jakieś klasztory. Jeżeli ktoś miał jakieś więcej pieniędzy, jakieś względy większe, powiedzmy, władcy, on też mógł uzyskać przywilej. I w tym okresie, który się zbiegł w Polsce z okresem rozbicia dzielnicowego, naprawdę pieniądz był naprawdę świetnej jakości. No i Polska się w zasadzie wtedy zbudowała po raz pierwszy, bo ile wcześniej wszyscy mieszkali w jakichś drewnianych domach, to mniej więcej ten XIII-XIV wiek, to Polska cała powstaje. Zrobiliśmy skok od w zasadzie poziomu drewna do kamienia. Przecież tam te wszystkie kościoły, tak, które mamy po miastach, to jest wszystko na fundamentach samych.
Tak, najpierw były jakieś tam drewniane świątynie, może to, niektóre miały jeszcze troszkę kamienia, ale te wszystkie piękne takie gotyckie budowle, które są dziś jeszcze w najważniejszych miastach Polski, to właśnie wtedy powstały. Ja i to zresztą nie jest moja teza, ja tu nie jestem żaden odkrywczy w tym, że to takie prosperity gospodarcze wieku XIII-XIV właśnie wzięło się między innymi stąd, że była tak daleko posunięta konkurencja w biciu pieniądza. No było wtedy naprawdę w Polsce zamożna się Polska wówczas stała. No, Wierzynek w Krakowie pożyczał pieniądze cesarzowi Karolowi Luksemburskiemu. Tak więc to już o czymś świadczy, tak? To już byle kto tych pieniędzy nie mógł pożyczać. Natomiast później, kiedy rozbicie dzielnicowe zostało jakby zakończone i władza się zjednoczyła, ponownie ubiegła się o swój monopol menniczy. Ja tutaj zrobiłem Kazimierza Wielkiego, czy uczyniłem z niego, nie kryję takiego szwarc charaktera, taki szwarc charakter troszeczkę w tej książce, ale on na to miano niewątpliwie zasługuje. Jako osobę, która, no właśnie, my go znamy wszyscy z historii jako osobę, która zastała Polskę drewnianą, a zostawiła murowaną, no ale tak naprawdę to się dokonało jeszcze przed nim, a tak naprawdę Kazimierz Wielki bardzo popsuł tą monetę, odebrał wszystkie lokalne przywileje mennicze, zniszczył te wszystkie niezależne księstewka, które w własnym zakresie biły monety. No i od czasu Kazimierza Wielkiego mogę powiedzieć uczciwie, że jest naprawdę coraz gorzej, więc niestety mamy ten, taka jest teza mojej książki, że od czasu, kiedy ta Polska się na nowo tak jakby cofnęła do czasów piastowskich za sprawą zjednoczenia, od czasu, kiedy ten monopol menniczy znowu został przywrócony, no jest coraz gorzej, pieniądz jest z wieku na wiek coraz gorszy. No i mogę tutaj, żeby nie być gołosłownym, bo... No i zaraz to wyjaśnimy, wrócimy do tego, a mamy słuchacza. Halo, halo? Zapraszam. Gdzie wy jesteście? No mów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie tylko. Czy tezą, tutaj do pana Jakuba, czy tezą pana jest czasem to, że stosunki pieniężne, w ogóle ekonomia, definiuje kulturę, definiuje wszystkie pozostałe stosunki, że wszystko się opiera tak naprawdę na materii, na pieniądzu, na stosunkach, nie wiem, produkcji, wymiany? Znaczy, na pewno nie wszystko, ale mi się ta takie stwierdzenie mi przychodzi często na myśl, że po prostu pieniądz to jest taki wosk, w którym się odciskają wszystkie wymiany, czyli to jest takie jakby tak, że wszystko, co się dzieje obecnie w naszej kulturze, która jest kulturą wysoką, ma jakieś tam odzwierciedlenie pieniężne, tak, tu bardzo mało rzeczy się dzieje tak bez udziału pieniądza, w związku z tym ten pieniądz może i jego losy może powiedzieć nam dużo na temat tego, co się dzieje w gospodarce, w kulturze. W gospodarce na pewno, tak. Tak, ale na pewno nie stuprocentowo, tak, bo on nie obejmuje wszystkich interakcji, ale na pewno zdecydowaną część, czyli im bardziej kultura i cywilizacja się rozwija, tym więcej pieniądz jest w stanie powiedzieć o niej. To znaczy, chodzi mi o relacje pewne, w sensie, że stosunki pieniężne, w ogóle stosunki ekonomiczne decydują o reszcie, decydują o kulturze, czyli że nie kultura wpływa na ekonomię, a odwrotnie. Myślę, że jest jakieś tu sprzężenie zwrotne między tymi dwoma dziedzinami, bo to na pewno jest tak, że pieniądz ma całkowity monopol sam w sobie na to, żeby wyjaśnić całą kulturę. Tak samo nie jest też z drugiej strony. Tak więc ja to widzę jako taką sieć wzajemnych powiązań. Nie wiem, czy dokładnie odpowiadam na pana pytanie, ale tak mniej więcej rozumiem. Nie, no tylko pytam, bo już Na pewno nie jestem żadnym materialistą, tak? To nie jest żaden jakiś mutacja marksizmu. Nie jestem kimś, kto by twierdził, że co się dzieje w bazie, to w nadbudowie musi się stać, tak? Tak więc to nie o to chodzi tu zupełnie. No właśnie już miałem taką nadzieję, no ale trudno. Nie, to nie moje klimaty. Czy Kołkman masz jeszcze jakieś pytanie? Nie, no dziękuję, wyjaśniłem to. To naprawdę słucham dalej, przesłuchuję się na odsłuch, jak mi to. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, na razie. Jak będziesz mieć jakieś pytanie, to dzwoń ponownie. Kołkman jest znanym marksistą, więc internetowym, więc nic dziwnego, że takie pytanie zadał. Cieszę się, że tak grzecznie.
Ale można jeszcze różnić, ale sobie pogadamy przynajmniej na kurczę. No tak, no oczywiście, czy ja coś mówię. Panie Jakubie, zaczął pan, skończył pan na Kazimierzu Wielkim, ale chciałbym, zanim wrócimy do Kazimierza jeszcze, zapytać o tym, jak wyglądała Polska na tle Europy, bo Polska była rozbita dzielnicowo. Halo, halo, mamy problem z połączeniem. No to puścimy dżingla i będziemy starać się odzyskać połączenie. Stój, elemencie aspołeczny! Przed chwilą przeszedłem reedukację. Dostąpcie wy tej łaski. On wam to mówi! Były bandyta, przemytnik i oszust. Wywiad! Skala! Ale w Biblii było ein Kabel. Ein... albo zwei. Skończył pan na Kazimierzu Wielkim, ale zanim do niego pan przeszedł, omawiał pan rozbicie dzielnicowe i to, iż przywileje mennicze były bardzo zdecentralizowane, bardzo dużo ludzi mogło bić monetę i miało to wpływ na gospodarkę. Jak wyglądało to wreszcie Europy i czy to faktycznie można uzasadnić, iż konkurencja pomiędzy poszczególnymi monetami, walutami, czy tak mogę nazwać w owym okresie te pieniądze, że ona stworzyła bogactwo tego szczytu cywilizacji łacińskiej w XIII wieku? Według mnie jak najbardziej. Znaczy to tak jak mówię, pieniądz to nie jest wszystko, to jest też na pewno tylko jakiś tylko środek wymiany i jeden z towarów, na pewno bardzo istotny towar. Ale na pewno według mnie tak było, że ta konkurencja, bo Polska była wówczas jakby tylko uczestnikiem pewnych zmian, które się dokonywały w całej Europie. Ta konkurencja na pewno wpłynęła na ogólne prosperity, bo to nie tylko w Polsce powstały wówczas miasta, ale to jest również okres tej świetności całej tej Europy, tej średniowiecznej. Tak, to był właśnie okres, kiedy Europa się dźwignęła z tych całych domów zbudowanych gdzieś tam z drewna. Na zupełnie osobną, prężną bardzo cywilizację. To wtedy właśnie powstały piękne budowle gotyckie, kościoły, powstawały zakony, miasta, plany zabudowy, zabudowa ta najbardziej charakterystyczna dla tamtych czasów, to wszystko do dzisiaj zostało. Żeby nie było chodzi... jeszcze, bo tu wiele osób, tak się wtrącę, sądzi, że średniowiecze to było takie ciemne, tylko te kościoły były takie wybijające się i niebotyczne, ale wiele budynków, które teraz widzimy jako renesansowe czy barokowe, to one już stoją od 700 lat, nawet tutaj w Gliwicach, czy kurczę, w Krakowie, w Warszawie nawet, tam po Zamku Królewskiego są kamienice, które mają takie stare piwnice. I to wszystko, nawet budowle świeckie były wtedy budowane. To ogólnie było bogactwo, wbrew temu, co się mówi o średniowieczu. Tak, dlatego myślę, że późniejsze czasy tak bardzo taką przypięły taką łatkę, że oczywiście to były wieki ciemne, gorsze i tak dalej, dopiero później rzekomo nastąpiło jakieś odrodzenie. Ale na przykładzie Polski widać, że to właśnie wtedy, bo było to prosperity, właśnie wtedy się wybudował chociażby Kraków, do dzisiaj taki stoi. W zasadzie te najbardziej najspanialsze budowle. No i co? No, na pewno nie było wówczas takiej sytuacji jak za Kazimierza Wielkiego, który w pewnym momencie tak spodbił swoją monetę, że nakazał nawet w pewnym momencie przyjmować płatności w tej swojej monecie pod karą śmierci. To już są naprawdę drakońskie środki. To nawet tak sobie pomyślę, myślę takie środki to dopiero dwudziestowieczne totalitaryzmy dopiero po takie metody jakby sięgnęło, tak? W XIII wieku nikt nie musiał nikogo zmuszać do przyjmowania płatności w danej monecie wybitej przez kogoś, po prostu ona była sama w sobie dobra, tak? Była konkurencja i nie było takiej potrzeby. No i jeśli myślę, już mogę tutaj dalej ciągnąć... Tutaj dalej ten przerwę, bo Kazimierza chyba będzie trochę usprawiedliwiać to, iż miał ogromne wydatki ze względu na to, żeby utrzymać koronę, ale nie będziemy się wdawać w szczegóły. Jasne. No i już oddaję głos. Ja myślę, że można jakoś płynnie przejść do tego, co się działo
później, bo od kiedy ten monopol się jakoś na nowo ustalił, to w zasadzie, znaczy on był takim jakby takim monopolem troszeczkę rozczłonkowanym, bo wiadomo, że było później, w późniejszych wiekach się przyjęło, że jest osobny jeszcze mennica osobna na Litwie, Prusy miały swoją jeszcze, Prusy Królewskie miały swoją mennicę, ale to były wszystko takie jakby takie poboczne i w zasadzie jakby to powiedzieć taka franczyza od króla udzielona bez jakiejś takiej realnej konkurencji. No i w zasadzie od tamtych czasów zaczął się taki wyścig na wyniszczenie, tak? Czyli Polska jakby stała się coraz bardziej takim mocarstwem i wokół też wyrastały mocarstwa i te wszystkie mocarstwa miały w zasadzie nawzajem taką ambicję, żeby siebie wyniszczyć podłą monetą. Czyli po prostu jawnie otwierano całkowicie bezczelnie takie mennice, które były w zasadzie tylko jedynym ich zajęciem było fałszowanie monet sąsiadów. Ja przy pisaniu tej książki staram się sprawdzić, czy Polacy też tworzyli takie mennice, ale no nie znalazłem. No być może dlatego, że to były prace pisane przez Polaków, to zawsze jakiś ma wpływ na to, ale tak sobie zapisałem, że kiedyś naprawdę postaram się rzetelnie sprawdzić, czy naprawdę istniała jakaś polska mennica założona przez władcę Polski w celu psucia czy monety innych ościennych krajów. A przypuszczam, że coś takiego, no założę się, że na pewno coś takiego było. Natomiast no, to tak się działo w tamtych czasach, że każdy po prostu, jeżeli ktoś, któryś po prostu w tamtych czasach bardzo stało się opłacalne, świadome psucie monety i wywożenie z innego kraju, zabieranie mu cennych, dobrych monet i przetapianie ich później na większą ilość gorszych, tak, żeby je ponownie wpuścić w obiegu. To był tak powszechny proceder, że specjalne oddziały wyjeżdżały, oczywiście wynajęte przez władców, które po prostu takie dobre monety, jeżeli na przykład w Polsce ktoś, jakiś król wybił jakąś dobrą monetę, no to specjalnie tą monetę mu gdzieś tam ściągano, za granicę wywożono, przetapiano na gorsze wedle tam skradzionych jakichś, nie wiem, nazwijmy to wzorców i wpuszczano jeszcze raz, czyli nawzajem się wszyscy okradali. No i to tak do dzisiaj jest, bo to wszystkie kraje jakby do tego też dzisiaj dążą, tak? Jeżeli potraktujemy każdy kraj jako osobny taki wielki bank centralny, który emituje te swoje papierowe pieniążki, te swoje papierowe banknoty, no to jest taki wzajemny wyścig, którego celem jest w zasadzie tylko to, żeby jak najwięcej na tym ugrać, tak? Czyli żeby jak najbardziej przepchnąć swoją kiepską walutę kosztem innych. Czyli po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że nasza własna waluta jest łatwiej, jest częściej przyjmowana na całym świecie i bardziej ma większe wzięcie. No, w czym wyspecjalizowali się oczywiście Amerykanie, znaczy nie wszyscy Amerykanie, ale głównie ci, którzy pracują w systemie rezerwy federalnej. Natomiast nie odchodząc już za bardzo od tematu, mogę powrócić do takich słynnych postaci, które my wszyscy znamy jakby z takiej kultury powszechnej, a nie do końca sobie zawsze to uświadujemy. Na przykład czasami się mówi, że dobry żart tym fa wart. No, takie powiedzenie się wzięło chociażby stąd, że w pewnym momencie w dzierżawę mennicę królewską uzyskał niejaki Andrzej Tymf, który wyprodukował takie ilości pieniądza, że no właśnie, no pozostało, że ona stała się w zasadzie takim synonimem takiego, no jak to powiedzenie mówi, dobry żart tym fa wart, czyli no właśnie, to było śmieszne, śmieszną wartość reprezentowała ze sobą. No i te monety, z tego co powiedział mi znajomy, ja nie jestem żadnym numizmatykiem, ale te monety były wybite w takiej ilości, że jeszcze do dzisiaj można sobie gdzieś kupić, numizmatycy je kupują, gdzieś po Allegro się wymieniają i wcale nie są takie drogie, czyli to świadczy chociażby jakiej one były jakości, tak? Tak więc to jest tak jakby dowód najlepszy na to, że w tamtym okresie powoli
bo o ile na początku wszyscy widzieli bezsprzecznie, że pieniądzem jest tylko złoto albo srebro, bo to widać po prostu, tak, to są cenne metale, gdy się je złapie, się widać, że one są rzadkie, że one reprezentują sobą jakąś wartość, to nie jest byle jaki kamień gdzieś, który leży sobie gdzieś przy drodze, tylko go trzeba gdzieś wykopać, on jest bardzo, bardzo ładny, służy zdobieniu, tak więc to jest coś cennego, natomiast no, my żyjemy dzisiaj w takiej epoce, że no, każdy weźmie do ręki ten papier, no i co, no, to jest papier, no, taki jak inny, no i w tamtych czasach jeszcze ludziom się w ogóle jakby w głowie nie mieściło, że mogą przyjść kiedyś takie czasy, tak jak dzisiaj, że ludzie nawet złota na oczy nie będą widzieć. Może gdzieś tam będą widzieli w jakimś muzeum, jak pojadą kiedyś do Luwru albo do jakiegoś innego muzeum, ale tak na co dzień nie będą widzieli prawie w ogóle złota. No a takie czasy powoli jakby już w Polsce nastawały. Ja już troszeczkę przeskoczę dalej w tej chwili w kierunku takich czasów, nazwijmy to okołorozbiorowych. Może wróćmy jeszcze do późnego średniowiecza, do tego, co się działo w Europie. Mianowicie w Europie wtedy, w późnym średniowieczu, zaczęły tworzyć się pierwsze banki. Tak? Proszę nam opowiedzieć, co to były, na czym polegały wtedy banki, jak wyglądała konkurencja między nimi, bo tutaj można przytoczyć konkurencję. Jak one pożyczały i co? Między Wenecją, Genuą, Florencją i tak dalej. Żeby ta historia w Polsce nie była taka oderwana, bo ona się działa na tle przecież ogólniejszych procesów. Bardzo proszę. Znaczy, na pewno jeśli chodzi o tamte czasy, to tu nie ma co kryć, że ten zakaz lichwy, który został narzucony, troszeczkę ograniczał działalność taką, nazwijmy, typowo taką pożyczkową, którą dzisiaj banki świadczą, tak więc siłą rzeczy bankierzy w tamtych czasach to byli, nazwijmy to, tacy kasjerzy, bo jeżeli była sytuacja, w której było tak dużo różnych monet bitych przez tyle różnych podmiotów, to po prostu był ktoś potrzebny, kto się w tych wszystkich monetach znał, kto znał, powiedzmy, wszystkie stopy mennicze tych monet. I ci pierwsi bankierzy, których my znamy właśnie z tych miast średniowiecznych włoskich, oni byli na w zasadzie początkowo takimi właśnie, nazwijmy ich takimi kasjerami, takimi byli osobami, które zajmowały się przeliczaniem, wymienianiem pieniędzy, czyli to były osoby, do których zawsze trzeba było się zwrócić w przypadku jakichś transakcji. To było na pewno zajęcie dochodowe i ci kasjerzy tworzyli takie, jakby często takie jakby kompanie, ponieważ sami pojedynkę nie mogli reprezentować takiej siły, tworzyli takie jakieś kompanie, związki, które już reprezentowały jakąś tam większą gotówkę, bo jeżeli oni obracali ich jakby zajęcie polegało przede wszystkim na obrocie pieniędzmi, to tych pieniędzy mieli więcej niż inni. I ci pierwsi bankierzy, tacy potężni, czyli tam na przykład Medyceusze, którzy później zawładnęli Florencją, to byli ludzie, którzy zyskali swoją potęgę w ten sposób, że udzielali pożyczek najczęściej władcom w zamian za określone przywileje gospodarcze. Tak samo też było w Polsce, tak? Czyli to była taka ustawka z władzą, że my wam dajemy pieniądze, ewentualnie czasami w Polsce miał to taki też kształt, że my wam dajemy pieniądze, jednocześnie na przykład bijemy wam monetę, a wy nam w zamian za to, władzo, panie królu, dajecie jakiś przywilej gospodarczy. Na przykład w Polsce ktoś, kto na przykład dawał królowi pożyczkę, dostawał na przykład pod zastaw żupy solne, a na przykład Medyceusze dorobili się na handlu suknem. I tak było od początku, tak? Czyli ci bankierzy, którzy byli bardzo blisko władzy, zyskiwali coraz większe przywileje gospodarcze, coraz większe przywileje handlowe, no i rośli w potęgę. Tu najpierw
to jest taka sztafeta na przestrzeni wieków, tak? Czyli najpierw w tych średniowiecznych Włoszech Medyceusze, później rody Peruzzich, Bardi, które też dorobiły się bardzo na tych na dzierżawie Mennic, później na tych uzyskanych przywilejach gospodarczych, później byli bankierami Europy Fuggerowie z Augsburga, tam do dzisiaj stoją ich wielkie budowle. I później oczywiście najsłynniejszymi bankierami chyba w historii to byli Rothschildowie. To jest bardzo, bardzo ciekawy ród, może o nich też dużo powiedzieć. Ja jakby tu wyłapałem parę takich wątków polskich, że też jakby Rothschildowie jako tacy najzamożniejsi, w zasadzie oni mieli potęgę równą królom i władcom państw, ponieważ no, byli tacy bogaci, że zapożyczali się u nich władcy całej zachodniej Europy. I wątek polski był taki, że no, na przykład powstanie listopadowe, no to Rosjanie właśnie środki na jego stłumienie właśnie od Jamesa Rothschilda w Paryżu uzyskali. Tak więc to były takie związki, które od początku się gdzieś wykształcały, tak? Że władza dawała jakiś przywilej niektórym bankierom w zamian za korzyści dla siebie i jednocześnie te korzyści udzielała bankierom, którzy rośli w siłę. No i to taką potęgę, jaką mieli Rothschildowie w wieku XIX, no to ciężko jest do czegokolwiek porównać. No, Czyli tu już dochodzimy stopniowo do tych banków centralnych, bo oni mieli taką władzę w zasadzie już prawie jak banki centralne, tylko nie mieli jeszcze praw kreować chyba tyle pieniędzy. No tak, no, na pewno troszkę jest chyba tak, że banki centralne ich troszkę wygryzły, bo jeszcze w XIX wieku to była taka potęga Rothschildowie, że mogli naprawdę w pojedynkę zdecydować o tym, czy wojna gdzieś będzie, czy nie, bo po prostu mogli odmówić komuś pożyczki albo odmówić emisji obligacji. No o tyle już XX wiek to widzę taką tendencję, że po prostu banki centralne już przejęły całkowitą kontrolę i one są już podporządkowane określonym już, znaczy tak, chodzi o to, że po prostu już banki centralne mają większe znaczenie niż tacy pojedynczy bankierzy w dawnych czasach. Na pewno jest tak, że te banki centralne są poddane czyimś wpływom. Dużo się mówi, często spekuluje na temat tego, na czyim pasku tak naprawdę chodzą ci wszyscy urzędnicy w systemie rezerwy federalnej w Stanach. I w różnych innych bankach centralnych, na przykład w Europejskim Banku Centralnym i tak dalej. Ale jakby ta siła banków centralnych się uwidoczniła najbardziej, mi się wydaje, dopiero w XX wieku, bo też tutaj o tym też nie wspominałem wcześniej, a już siłą rzeczy na ten temat troszeczkę zeszliśmy, że może banki centralne jakby wyszły na taką naczelną pozycję z biegiem dziejów, bo ile na początku wszystko się rozgrywało między królem a jego a dzierżawcą mennicy królewskiej, o tyle później jakby ciężar jakby został wraz ze wzrostem znaczenia banków i kredytowania działalności różnego rodzaju przedsięwzięć, ten punkt ciężkości się przechylił trochę w stronę, coraz bardziej w stronę banków centralnych. Bo miało to, między innymi na to miało wpływ przezwyciężenie tego zakazu lichwy, no i rozwój cywilizacyjny, który mimo wszystko postępowo, pomimo tych wszystkich problemów, no ale postępowo, co tu dużo kryć, to wszyscy wiemy, że tak było, no i banki coraz więcej mogły działać. I przy czym tu zaznaczmy, że o ile na początku banki były ograniczone tym, że po prostu no, najczęściej były po prostu, no, miały służyć przynajmniej pierwotnie jako miejsce przechowywania jakichś depozytów, czyli miejsce zabezpieczenia tego złota, które było na początku pieniądzem, no, które nadal jest pieniądzem, ale które wówczas wszyscy powszechnie uważali za pieniądz. O tyle później te banki przerodziły się w zasadzie już przy istnieniu banku centralnego przekształciły się już w zasadzie w takie, jakby to powiedzieć,
punkty... Kreacja pieniądza. Pieniądza, tak. Czyli uzyskały od państwa, ponownie się posłużę tym słowem, franczyza. Uzyskały taką franczyzę na produkcję pieniądza. Oczywiście tu bank centralny nad wszystkim czuwa i to wszystko koordynuje. Natomiast tu chciałem zwrócić uwagę jeszcze raz na to płynne przejście, tak? Od tych czasów, kiedy było złoto, król, mennica, do czasów, kiedy ich miejsce zastąpiła, powiedzmy, władza demokratyczna, ale... bank centralny. No i też no, na pewno nie znikną na pewno nigdy ci, którzy na tym korzystają, tak? Bo to zawsze tak jest, że na początku zawsze jakaś kasta jest, która jest korzysta bardzo na istnieniu tego systemu monopolowego, bo zawsze jeżeli ktoś psuje te pieniądze, to ten, kto ma je wcześniej, ten siłą rzeczy zyska. Więc na początku to byli, powiedzmy, jeżeli w Polsce pierwszych wieków ta mennica w zasadzie najczęściej była wydawana w dzierżawę Żydom i oni mieli fory u króla i byli jego podopiecznymi, którzy mieli tam specjalne względy. No to później jakby ta do tego grona coraz więcej osób aspirowało. No i w XX wieku już teraz w Polsce tak ciężko takie dobre przykłady znaleźć. No, gdzie... lepiej jak jest konkurencja w produkcji waluty, bo widać po średniowieczu późnym, jak się rozwijała gospodarka. Teraz chyba jest tylko od 200 lat się robi tylko gorzej. No nawet nie od 200, jak ja tu już wspominałem, to nawet może powiedzieć, że od kiedy przekreślono tą konkurencję w produkcji pieniądza w czasach Kazimierza Wielkiego, to robi się coraz gorzej, bo tak jak już tu wcześniej wspominałem, te takie postaci, jak na przykład Andrzej Tymf, później były też słynne Boratynki, bo był Tytus Boratini też, który się wsławił tym, że wypuścił ogromnej ilości jakichś podłych szylongów. Tak naprawdę takich fałszerzy było całe mnóstwo. O, jeszcze nie wspominałem o tym, też ludzi, mało ludzi o tym wie, że na upadek cały pierwszej Rzeczypospolitej bardzo mocno był przyspieszony przez to, że chociażby jaśnie nam panujący elektor, przepraszam, nie elektor, tylko władca Saksonii, nie wiem, August II Mocny, stworzył specjalnie u siebie, znaczy nie zdradzał się z tym nigdzie, ale stworzył specjalnie u siebie w Saksonii też jakby fałszował polskie monety, znaczy wybijał te monety w takiej ilości i tak były podłe i z taką pasją je wpuszczał na tutaj na tereny polskie, że dorobił się na tym fortuny. On tam piękne pałace sobie budował w Dreźniu i pod Dreznem, no ale właśnie kosztem tutaj całej Polski. No i te właśnie ekscesy walutowe też do w XVIII wieku doprowadziły do ostatecznej zapaści finansowej też całego kraju. Tutaj jeszcze zupełnie razem z drugim rozbiorem w 1703 roku pojawił się w końcu pierwszy w Polsce krach bankowy. To już był czas, kiedy już końcówka XVIII wieku, kiedy już banki w Polsce się upowszechniły i tu mieliśmy swoich też takich bankierów, takich własnych Rothschildów, na przykład Tepper i jemu podobni, budowali sobie w Warszawie pałace, do dzisiaj stoją zrekonstruowane, ale stoją i też doprowadzili w 1793 roku do krachu. No i w zasadzie już nie było po tym krachu, kiedy cały kraj przeżył taką zapaść, no nie było w zasadzie komu się już bronić przed Rosjanami i innymi zaborcami. A to, co już zrobił Kościuszko, ja już o tym kiedyś pisałem w najwyższym czasie, bo generał Kościuszko dopuścił się, przepraszam, generał, nazwijmy ogólnie Tadeusz Kościuszko, dopuścił się pierwszej w Polsce emisji pieniądza papierowego. To jest też taka data graniczna. No, przy okazji właśnie insurekcji kościuszkowskiej doszło właśnie w wyniku tego, że już w kraju była taka fatalna sytuacja. Rok wcześniej był krach, o którym wspominałem. Nie było w zasadzie środków w ogóle na to, żeby jakąś armię znaleźć i opłacić ludzi, którzy by w ogóle mogli stawić opór wojskom, które tutaj już na Polskę maszerowały coraz bardziej. I w związku z tym, na co się zdecydował Kościuszko jako taki wybitny rewolucjonista,
nie było pieniędzy, no to powiedział tak, ja tu wydrukuję takie papierowe bilety, ja je później spłacę, jak wygramy insurekcję, i ja je spłacę z majątku narodowego. No i tak nie było do końca wiadomo, czym jest ten majątek narodowy, no ale wypuścił te bilety, nawet kazał ludziom też przyjmować za, płatności w nich na swoją armię. No ale właśnie dlatego później ci kosynierzy poszli, no bo razem z nim się bić, no bo nie było pieniędzy na to, żeby w wyniku tych wszystkich ciosów finansowych, żeby kogokolwiek, ktokolwiek tutaj jakby opłacić jakieś porządne wojsko. Tak więc tuż na samym końcu tej pierwszej Rzeczpospolitej doszło do takich paru takich wydarzeń, które też się pomija. Ja też o tym piszę, no i mówię. Czyli możemy zwrócić uwagę, iż waluta pierwszej Rzeczpospolitej była niszczona z zewnątrz przez monarchię Fryców, tak, czyli przez Prusów, ale też od środka przez nieodpowiedzialnych urzędników, którzy byli wymienieni, i między innymi króla Augusta II. Tak, tak, tak. To tutaj August II, na kolejny król, August III też tutaj naprawdę. Czyli pamiętajmy, jak będziemy myśleć o sądzeniu Tuska, że ten dług to nie jest takie sobie pstryknięcie w paluszki, ale też jest to coś, co może doprowadzić do naszego upadku. To na pewno, to trzeba mieć cały czas na uwadze, bo to rośnie z każdym dniem i tego nie wiadomo, ile tego jest. Też do tego się jakoś pokrótce odnoszę, chociaż tak bardziej staram się jakby zwrócić uwagę na takie aspekty historyczne, takie, które wcześniej nie były jakoś brane pod uwagę. Szczególnie jeśli chodzi o ten pieniądz papierowy, bo to jest takie, myślę, że mało kto wiedział o tym wcześniej, kto pierwszy wydrukował pieniądze papierowe. Wcześniej jeszcze przed Kościuszką caryca Katarzyna wypuściła jakieś pierwsze papierowe banknoty przy okazji wojen, które toczyła z Turkami. One gdzieś tutaj też trafiały do Polski, ale tak naprawdę to jako pierwszy, tak na powszechną skalę, to niestety Kościuszko. Na pewno wsławił się i chwała jemu, że wywalczył tam Amerykanom niezależność od brytyjskiej korony, ale tutaj to no niestety nie popisał się według mnie. Chociaż na pewno no ciężko tutaj, jak tak sobie myślę, w tamtej sytuacji, no trzeba było naprawdę się nagłówkować, żeby znaleźć jakieś środki w zasadzie w środku takiej naprawdę zapaści, bo to była naprawdę zapaść spora. To był taki też taki, też tego się jakby nie wspomina, a to miało ten krach 1793 roku. To już było takie naprawdę, takie dobicie leżącego, ale no mówię, troszkę też jakby na własne życzenie przez tych ludzi, którzy no właśnie tak oni uważali wówczas, że każdy pieniądz musi pracować, tak? Tak więc sobie nawzajem przesyłali bankierzy, wszyscy warszawscy przesyłali sobie, bo wówczas już Warszawa stała się niepodzielnym centrum bankowym Polski, przesłali sobie nawzajem te pieniądze, udzielali kredytów, bo na tym właśnie polega też to oszustwo, które państwo cały czas wspiera, że te banki udzielają pieniędzy, udzielają pożyczek i kredytów z pieniędzy, które powinny gdzieś tam leżeć na koncie, ale one cały czas właśnie tak pracują, cały czas pracują, aż w końcu dochodzi do zapaści. No i bo nie wiadomo, gdzie są. Nie wiadomo, gdzie są. No bo one pracują tak, że z jednego złotego robią pożyczki na 40 czy 50. I to tak jest wszędzie w Stanach. I to jest właśnie oddanie władzy bankierom do tego doprowadziło. No właśnie, ale nikt się nie martwi, bo ostatecznie no jak co to NBP nam zawsze pożyczy na jakiś śmiesznie niski procent, a może nawet nam dopłaci, bo bywają takie sytuacje. A jak NBP nie będzie miał pieniędzy, to nasz system bankowy uratuje Europejski Bank Centralny, a jak nie, to pożyczy na pewno jakiś, nie wiem, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zawsze jest ktoś, kto tam gdzieś załata, ale no generalnie nastawienie jest takie czasów dzisiejszych, że tak jak twierdzili bankierzy warszawscy u końca XVIII wieku, że każdy pieniądz musi pracować, czyli że musi, no właśnie, być ta akcja kredytowa, musi być cały czas taka bardzo drapieżna, no i że ktoś musi zarabiać kosztem czyimś, tak? Czyli że ten pieniądz musi być cały czas tworzony, ale to jest pusty pieniądz i ja tutaj tak zauważyłem, że no w przypadku, to się mówi często, kto się zna na tej tematyce, ten wie, że ten pieniądz
papierowy współczesny się nazywa pieniądzem fiducjarnym, czyli od łacińskiego fides, wiara, bo właśnie trzeba mieć sporą wiarę naprawdę, że i być naprawdę przekonany w tym, że te pieniądze, te świstki papieru, które my mamy cały czas w naszych portfelach, że one reprezentują jakąś taką rzetelną wartość. No i w przypadku Kościuszki to tutaj ta wiara była połączona z wiarą w zwycięstwo insurekcji. Nie wszyscy wierzyli w to zwycięstwo insurekcji i się buntowali przeciwko Kościuszce, ale on tam przy pomocy wojska próbował ich dyscyplinować. Poszedł na jakieś tam ugody, powiedział, że no dobra, możemy się zgodzić tak, że ja będę płacił wam na przykład za żywność połowie w moich papierowych biletach, połowie w prawdziwych pieniądzach, ale już w XVIII wieku już naprawdę nikt się nie przejmował. Już od kiedy w Polsce zainstalowały się rządy państw zaborczych, to już mamy naprawdę pieniądze takiego prawdziwego pieniążka, takiego papierowego, czyli już zniknęły te czasy, kiedy władca mógł na każdym pieniądzu mieć swoją podobiznę. Teraz mamy już na wszystkich pieniądzach, o tym też zwracam uwagę, mamy właśnie podobizny, najczęściej to są Piastowie, kto tam jeszcze jest, Zygmunt Waza, Zygmunt jest na 200, z tego co pamiętam. No generalnie władzy zawsze zależy na tym, żeby zachować jakąś tutaj ciągłość i pokazać, że oni są każda władza chce pokazać, że jest prawowitą władzą, która ma prawo do emisji tego pieniądza. Natomiast myślę, że to by nie zrobiło różnicy, co tam by na tych pieniądzach się dzisiaj znalazło, bo i tak one ich wartość topnieje w oczach. Dlatego między innymi cały czas taki jest trend, że my dzisiaj nie oszczędzamy, my dzisiaj bierzemy kredyty, bo takie jest zjawisko tej inflacji, która nieustannie postępuje. No i dlatego pozdrawiamy wszystkie banki. Mamy nadzieję, że wasz upadek będzie bardzo bolesny. Okay. Miejmy nadzieję, ale żeby tak nie rysować tego wszystkiego w jakichś czarnych barwach, ja jakby cały czas proponuję, żeby pomyśleć na tym, żeby wyjść z tej ślepej uliczki. No i nie ukrywam, że dla mnie strategią wyjścia z tej sytuacji jest po prostu próba w jakimś sensie odtworzenia tej sytuacji, która kiedyś w tym okresie rozbicia dzielnicowego przyniosła takie korzyści, czyli ja jestem zwolennikiem daleko posuniętej jakby decentralizacji, ale posuniętej nawet do secesji określonych regionów. To się w Polsce bardzo z tym walczy, szczególnie powiedzmy na prawicy, jeżeli się wspomni o tym, że jakiś tam, nie wiem, Śląsk może mieć autonomię, to się to zazwyczaj zwalcza po prostu i się syczy po prostu na takich ludzi, a ja uważam, że to jest właśnie, na pewno to jest kwestia dyskusyjna, w jakim kształcie, kto miałby się zajmować tą autonomią i w jakim zakresie. Natomiast ja widzę w tym jakąś taką nadzieję, że tak samo w Europie się w tej chwili dzieje, że jakby Baskowie się ubiegają Baskowie, szczególnie Katalończycy ostatnio, o swoją niezależność, że powoli te duże państwa, które powstały, się jakoś gdzieś sypią, że być może jest szansa na to, że się odtworzą takie małe struktury, gdyby się Europa znowu podzieliła, tak jak kiedyś, na małe takie jakieś struktury, czyli by powstała na przykład, nie wiem, w Wielkiej Brytanii by się na przykład odłączyła Szkocja, Walia, niechby tam ktoś jeszcze chciał się odłączyć, w Hiszpanii Baskowie, Katalończycy i tak dalej, no to moglibyśmy, gdybyśmy mieli większą konkurencję w Europie zamiast waluty euro, moglibyśmy mieć naprawdę ileś różnych walut, które ze sobą realnie konkurują. A prywatna wymiana, na przykład kupowanie srebrnych monet i wymienianie się według kursu później towar za towar. Przecież w tej chwili mam zastępcze waluty w internecie nawet, którymi da się zastąpić tę walutę, która dąży do upadku. Tak, to są fajne inicjatywy, Bitcoin i tego typu rzeczy, to jest wszystko fajne i cenne, przy czym to jest tak, że to jakby będzie cały czas, ja uważam, że dopóki się jakby struktury władzy, jakby tej całej podziałów politycznych jakby nie bardziej, nie, dopóki się ich bardziej, ich jakby tego, tej struktury nie rozkawałkuje, dopóty zawsze to będzie skazane jakąś niszowość, bo ileś osób tam może się między sobą wymieniać tymi walutami internetowymi albo własnymi jakimiś,
ale dopóki nie będzie realnego podziału władzy, takiego jak właśnie nastąpił w Europie, powiedzmy w XIII-XIV wieku, no to będą zawsze jakieś takie inicjatywy gdzieś takie poboczne, które nie będą miały realnej jakby szansy powodzenia, bo to jest nieodłączny atrybut każdego państwa, jak już to chyba na samym początku tego zacząłem chyba. Że tak jeszcze po głowie chodzi z tym Kościuszką, że on przynajmniej próbował jeszcze z tymi papierowymi monetami to tak to tłumaczyć, że powiedzmy wygra z tymi ruskimi, no to wtedy tam odda w faktycznych pieniądzach czy w srebrze, a obecnie politycy to oni mówią wprost, że będzie tak jak jest i to drukujemy kolejną kasę. Tak, dokładnie. To właśnie mi się wydaje, że to ratuje bardzo Kościuszkę. On podjął próbę i dlatego mówię, ja go tak całkowicie bardzo nie potępiam, bo przynajmniej właśnie walczył o to, żeby nie było wielkiego imperium rosyjskiego, tylko żeby było no, jedno państwo więcej, czyli większa konkurencja w zakresie produkcji pieniądza. Rosjanie oczywiście coś tam zostawili Polakom w Królestwie Księstwie Warszawskim, ale już w Królestwie Polskim zupełnie znieśli autonomię w produkcji pieniądza. No ale no właśnie, Kościuszko to jeszcze był pewnie człowiek taki jeszcze z dawnych czasów i pewnie znając go by dotrzymał słowo, no a dzisiaj to no właśnie to już wszyscy się śmieją w głos i generalnie już nikt nie ukrywa, że to ma jakieś realne podstawy. Mija godzina właśnie i też zauważyłem. I chciałbym, żebyśmy dążyli do podsumowania. Jeszcze tylko pozwolę sobie na drobną polemikę względem tego podziału decentralizacji Europy. Oczywiście jestem bardzo za, ale najpierw zacznijmy od Rosji i Niemiec, a tak, potem resztę państw i myślę, że tutaj się będziemy zgadzać. A ostatnie pytanie podsumowujące i bardzo ważne moim zdaniem, gdzie można książkę zakupić? Nie wiem, na ile mogę tu uprawiać reklamę albo kryptoreklamę, ale się odważę. Polecam bardzo księgarnię internetową Multibook i ona jest w tej chwili tam dostępna po promocyjnej cenie, tak więc jeżeli ktoś chce, może ją tam nabyć, ale wkrótce ona się pojawi w większej liczbie księgarni, mam nadzieję. Na pewno Multibook jest w tej chwili takim najlepszym źródłem, najbardziej zaufanym dla mnie. Multibook.pl. A jeszcze tak, jeśli mogę na koniec tutaj, bo na przykład ostatnio KGHM sporo dosyć ciekawych zakupów robi i w sumie na tle Europy KGHM jest jednym z większych w sumie wydobywców srebra w tym momencie, także czy to nie jest powiedzmy jakaś nadzieja na przyszłość, że gdyby to sensownie rozwiązać, to KGHM nawet mógłby emitować swoją walutę powiedzmy, jeśli by doszło do jakiejś luki w prawie, która by na to pozwoliła. KGHM 7% europejskiego srebra wydobywa, no to jest sporo. Na pewno to jest sporo, ale to jest tak jakby całkowicie podporządkowane państwu, tak więc ja nie wiem, czy oni by w ogóle tam była jakakolwiek wola, żeby coś takiego zrobić. No gdyby chcieli takie coś produkować, na pewno było to świetne, ale no przypuszczam, że no w obecnej sytuacji no jakby emisja monet wartych naprawdę coś, czyli prawdziwych monet pieniężnych, czyli wykonanych z prawdziwych ruszów, no zawsze będzie kończyła się w ten sam sposób, że no działa tu prawo Greshama, prawo Kopernika, czyli że gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz, czyli po prostu taki pieniądz, gdyby nawet KGHM wypuścił, to by gdzieś tam zniknął gdzieś w skarbcach. No, gdzieś. Ja kupuję właśnie srebrne monety i różne sztabki. KGHM teraz dosyć sporo tego wypuszcza i to jest forma też zaopatrzenia się na ciężkie czasy. No więc właśnie, chociaż ja właśnie chciałem przypomnieć zawsze, bo trzeba być jednak też na pewno realistą, bo dużo osób marzy o tym, żeby powrócić do standardu złota i srebra. Jakby uważają, że jakby decyzja może być w pewnym momencie podjęta odgórna, tak, że wracamy tak, do tych walut i wówczas takie osoby, które gdzieś tam będą to przetrzymywały, będą na dobrej pozycji, ale ja jestem jednak sceptykiem, bo właśnie nam świadczy o tym historia tutaj cała Polski, z świata, że no władza wielokrotnie nakazywała przymusową, rekwirowała zapasy złota i srebra. Tak się działo chociażby w latach 70. w Stanach. Tu, z tego co pamiętam, Nixon zupełnie nakazał w zasadzie wprost to złoto
zakupić, znaczy odebrać obywatelom tam odpowiednimi przepisami. Tu w Polsce też się różne rzeczy działy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak więc ja myślę, że ja bym naprawdę zachęcał wszystkich raczej zamiast skupiania się na tym, żeby liczyć na to, że kiedyś ta władza ostatecznie puknie się w czoło i mówi i powie, że wracamy do uczciwego, złotego, srebrnego pieniądza. Bardziej bym jednak starał się tą energię pokładać w tym, żeby tą władzę od środka dezorganizować, żeby ona się podzieliła, bo tylko według mnie taka realna konkurencja między państwami, czyli po prostu stworzenie większej liczby państw, może poprawić jakość pieniędzy. Bo to, że te państwo pozostaną w takiej liczbie, jak dzisiaj są i zdecydują nagle jakimś cudem, że wracamy do złota, to mi się wydaje mało realne. O wiele bardziej według mnie energię warto pokładać w próbę zmiany takiej aktywnej, politycznej, w taką, nazwijmy to wprost, taką dywersję, jeśli chodzi o obecną strukturę polityczną na świecie. No i będziemy kończyć. Kreator znalazł jeszcze cytat. Z naszego Jana Kochanowskiego, który mówi, że Polacy nie gęsi. Tutaj jest mądra rzecz, która przypomina trochę słowa twórców Stanów Zjednoczonych o tym, że się oddaje pieniądze władze bankom. I brzmi tak, ale kto ma pieniądze, ten ma wszystko w ręku. Jego władza, jego są prawa i urzędy. No i to myślę, że możemy takim sformułowaniem zakończyć dzisiejszy program. Życzymy wszystkim przyjemnego wieczoru i dobranoc. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. A mówicie Europa. A kiedy nastawimy mleko na siadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzełki i sztają nam do garnku? I jeszcze jedno wasze przekonanie. Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Dwa pytania i jedna refleksja, jeżeli można. Prędko. Dobrze. Pierwsze pytanie. Gość mówił, że banki są centralne podporządkowane komuś. No to ja bym chciał wiedzieć i może podzieli się z nami wiedzą, komu są podporządkowane. Mówi, że w Polsce nie bardzo wiadomo. No to może na Zachodzie bardziej wiadomo. To pierwsze pytanie. A drugie. Gość mówił o Nixonie, tak? I standardzie złota. No to Nixon zniósł standard złota, ale ja nie słyszałem zupełnie o tym, żeby obywatelom złoto odbierał, co się działo w latach 30. za Roosevelta. Więc może gość ma na poparcie swojej tezy o tym, że Nixon obywatelom administracyjnie jakoś złoto odbierał, jakieś dowody. I mam jeszcze refleksję o Kazimierzu Wielkim, żebym polemizował bardzo gruntownie o tym, co gość mówił, ale nie ma na to czasu. Dziękuję. Dobrze, to ja się... Precz z komuną, przepraszam, że wchodzę w słowo. Precz z komuną. Teraz i na wieki. Się tak. Postanę tego odnieść tak jakoś w tej kolejności, jakie te pytania były zadawane. Jeśli chodzi o to, komu są podawane, pod czyją kontrolą znajdują się banki, no ciężko mi to powiedzieć, na pewno jest tak, że dużo się mówi, dużo się spekuluje, ja nie mam żadnych konkretnych danych, nie chcę być odebrany jako twórca jakichś tutaj, teorii spiskowych w tym sensie rozumianych, że ja mam jakieś materiały na temat tego, kto co kontroluje. Natomiast dużo jest publikacji, jeśli chodzi o rezerwę federalną i to może naprawdę przebierać nawet wśród nich. I tam są różnego rodzaju domysły, czy to są rodziny Morgan, czy to jest jakiś inny bank, czy to znowu też są Rothschildowie, niektórzy twierdzą oczywiście, że Rothschildowie wszystko cały czas trzymają. Mi się wydaje najogólniej, że trzeba na to spojrzeć z takiej innej perspektywy, że dużo jest osób, które na tym korzysta. Są, którzy bardziej, są, którzy na tym mniej korzystają. I bardziej myślę, warto poświęcić uwagę temu, żeby ogólnie zwalczać to całe zjawisko. Jeśli chodzi o to, co zrobił Nixon, no to ja oczywiście tu nie mam dostępu w tej chwili do żadnej encyklopedii. Mógłbym gdzieś tu wygooglować, ale jestem prawie przekonany, że Nixon taki przymusowy rekwirunek zarządził. To Roosevelt na pewno też, to jest prawda, to co pan mówił, ale jestem o tym również przekonany, że Nixon tuż po zniesieniu właśnie, żeby tutaj jakby uciąć wszelkie spekulacje też co do przyszłej roli złota, też tą rekwirunek narzucił. Chociaż ja tutaj mówię, jestem autorem książki o historii monetarnej Polski, nie Stanów Zjednoczonych, tak więc nie dam tutaj gwarancji stuprocentowej.
A jeśli chodzi o Kazimierza Wielkiego, to może być temat na jakąś osobną audycję, bo to jest temat rzeka i tak wiele tutaj rzeczy wchodzi w rachubę, że naprawdę można by o tym długo rozmawiać. Ale moja ocena jest raczej negatywna, jednoznacznie negatywna. Okej, no i to będzie już ostateczny koniec. Dobranoc. Dobranoc.